Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon Legends Arceus. W tym odcinku dowiecie się wszystko na temat, czym jest Outbreak. Zapraszam. Wchodzimy do Jubilate Village, później wracamy do lokacji i wchodzimy do Jubilate Village. I w takim przypadku niekiedy pojawiają się mass outbreaki lub ogólnie outbreaki. I dzięki temu oczywiście, że tak powiem, restowi naszej gry, tyle że poprzez teleportację z lokacji do lokacji, wiemy dokładnie, że dopiero zmiana jest w momencie, kiedy zmieniamy lokację aktualnej rozgrywki. Także tutaj, jeśli chodzi o teleportowanie się pomiędzy punktami na jednej mapie, te spawny nie znikają. Czym jest Outbreak? Outbreak jest to nic innego jak wysyp Pokemona w danej lokacji, w danej chwili, w większej ilości. I czy aktualnie mamy takiego na mapie? Wychodzimy oczywiście z zwiększonej mapy i aktualnie, jak widzicie, nie mamy żadnego Massive Outbreaku. Jak to restować? Wchodzimy tutaj do teleportacji do Jubilee Village. I to jest właśnie ten reset spawnów. Idziemy do Jubilee Village. I teraz, zwykle właśnie resety się pojawiają właśnie w Jubilee Village. Wchodząc tutaj do tej lokacji, reset występuje i możemy wejść na mapę, wchodząc na minusik, wchodząc tutaj do lokacji wyżej i nie mamy aktualnie żadnego. Dobra, nie mamy żadnego, więc reset kolejny. Bo dzięki temu oczywiście my, wiecie, nie musimy marnować czasu, aż się pojawi cudownie z jakiejś paki. Tylko po prostu ta gra chyba jest, jeśli chodzi o outbreaki, zepsuta, jeśli chodzi o transportowanie się między punktami. Także jeśli chodzi o też zmianę dnia, z dnia na dzień, oczywiście w tencie, jak tam mamy oczywiście w lokacji, zmiana tutaj dnia na noc nie zmieni nam spawnów. Tylko i wyłącznie doda nam kolejne, jeśli jest to noc. Tylko i tyle, i wyłącznie. Nic się nie zmieni. I także mamy minusik, wchodzimy. Jeszcze nie ma. To jeszcze raz musimy. Jeśli chodzi o tenta, to oczywiście wam powiedziałem, tutaj wchodzicie w tenta, reset i tutaj wybieramy cokolwiek i to się nam nie zmieni. Także tutaj dzięki temu ani spawny nam się nie zmienią z takich fajnych w ogóle kompletnie. Czyli bo to jest inna lokacja, więc tutaj do Jubilee Village musimy udać się do naszego profesorka. Także Jubilee Village jest takim dokładnie resetem naszych spawnów Pokémonów, głównie shiny. Ale głównie to się używa właśnie do resetu outbreaków. Tak jak wam powiedziałem, outbreaki to jest nic innego jak większy spawn Pokémonów na tej lokacji. I teraz będzie? Jest! Super! I wchodzimy oczywiście w tą lokację, teleportując się tam dokładnie, i mamy większy spawn Pokémonów. Dla ułatwienia oczywiście warto wejść w mapę, w momencie kiedy jesteśmy na mapie, gdzie są te outbreaki. Oczywiście jest nam oznaczone, podpisane Mass Outbreak Badu. Oznaczamy sobie, bo nie widzimy tak naprawdę dokładnie, gdzie to się znajduje, ale widzimy, że nie ma punktów teleportu tam, więc ewidentnie musimy się podążać na piechotę. Ale z uwagi na to, że jak widzicie na dole, mamy sporo tutaj jaskiń, a jaskinie oczywiście nam powodują, że musimy przejść przez jaskinie i tak dalej, to bez sensu. Ale tu i całą trasę możemy przejść na piechotę, więc uwaga, uwaga, bierzemy kampa i po prostu udamy się z kampa tam, który jest, wiecie, za tam całą lokacją naszych gród. Nie potrzebujemy więcej, tylko po prostu oznaczony punkt, który się nam pojawia w danym kierunku. 700 metrów. Postaram się tam dojść jak najszybciej. Mam malutki problem, mam alfę. Ale możemy tam się udać troszeczkę niezauważeni. Miejmy nadzieję. Tu powinien być outbreak. Tam jest outbreak. Widzicie? Jest mnóstwo wodu, ale żaden z nich na start nie jest shiny. Jest reported. Number code. Ten nam został ostatni. Także namierzenie jest bardzo ważne. Ten, zapany. Jeszcze jeden powinien być, bo się nie skończyło. Nie było komunikatu, że się skończyło. Chyba, że na mapie pokażę nam od razu, że to jest koniec. Nie, jeszcze gdzieś tu powinien być. Jeszcze gdzieś powinien być. Musi być jasny komunikat. I teraz dopiero jak zniknął, on uciekł, kończy się outbreak. Także w takim wypadku każdy outbreak można po prostu zrealizować w każdej chwili. Możecie być bardziej delikatni, możecie tutaj oczywiście być cały czas ukryci. Ja zaryzykowałem, żeby to też poszło jak najszybciej, jak najsprawniej. Tu wyłączamy możliwość autosave'a. To jest wszystko. Wyłączamy możliwość autosave'a i w takim wypadku mamy pewność, że w momencie, kiedy spotkamy go, ostatni save, który będzie dostępny, będzie oczywiście tym, który pojawiały się mass outbreaki lub ogólnie outbreaki. Dziękuję oczywiście za każdy like, subskrypcję i oczywiście zostawcie tutaj dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z każdym poradnikiem odnośnie tej gry. Tyle ode mnie, dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się.